dla Polski. Bardzo każdemu zależy na tym, by żyć w świecie wymarzonego pokoju i w dobrobycie. Niewątpliwie istnieje taka formuła, która może nawet wszystkim państwom przynieść tę cudowną rzeczywistość dnia powszedniego. Lecz najpierw społeczność wraz ze swoimi przywódcami musi sobie parę spraw przemyśleć i ujawnić to publicznie wszystkim, a potem tę ujawnioną wiedzę wprowadzić w nurt edukacyjny. Inaczej trudno będzie marzyć o komforcie, pokoju i bogactwie. A więc pierwsza rzecz. Każdy powinien zrozumieć, że Bóg ten, ponad wszystkimi innymi bogami, jest ostatecznym właścicielem wszystkich wszechświatów, skupisk galaktyk, słońc, planet, księżyców, czarnych dziur i różnorakiej energii kosmosu, z uwagi na to, że jest on najwspanialszym władcą, prezydentem, królem, ojcem, matką, dając wszystkim życie, wolność, miłość, zachwyt i szczęście, przyjemność, rozwój i możliwości twórcze. To też dlatego właśnie on jest jedynym panem przyjemności, wszelkich działań i marzeń, politycznych, społecznych, kulturalnych, religijnych, ekonomicznych, itd. Z formuły Pisma Świętego wynika, że państwem powinien rządzić król, a wszyscy jego doradcy mają być osobami szlachetnymi, czystymi, nieuwikłanymi w żadne nadużycia. W obecnych czasach powinien być to człowiek kadencyjny, wybierany demokratycznie, załóżmy na 7 lat. Po nich wybory nowego lub tego samego, kadencje bez ograniczeń, dożywotnio jeśli będzie to wymarzony przez społeczeństwo władca. O długości sprawowania władzy decydują wyłącznie powszechne wybory. Ze względu na stan zdrowia lub innych poważnych okoliczności, władca może się zrzec stanowiska, a jeśli stanie się coś strasznego, na przykład nieodwracalna zapaść na zdrowiu, co uniemożliwiać będzie sprawowanie władzy, lub złamie on prawo moralne i miłość prawdziwą, jaką powinien mieć do wszystkich, parlament ma prawo go odwołać i ogłosić nowe wybory. Doradcy króla, prezydenta czy członkowie zgromadzenia ustawodawczego nie powinni być zawodowymi politykami, ani też nie powinien ich wybierać naród. W tym zakresie wybór zaufanych i sprawdzonych osób należałby do monarchy. Wybory powszechne mają główną wadę. Zdarza się, że głosują w nich osoby naganne, mało zainteresowane dobrem wspólnym, a nawet mordercy. Ordynacje wyborcze, jak widać, nie są doskonałe, a więc powinien wyznaczać ich prezydent monarcha. Natomiast samego monarchę prezydenta wybiera naród, lecz na zasadach matkokracji, czyli musi być on najlepszy z najlepszych, najmądrzejszy z najmądrzejszych, tolerancyjny z najbardziej tolerancyjnych, miłujący bardziej niż inni. W wyborze prezydenta nie powinni brać udziału wszyscy, jedynie mający zdrowy rozsądek i wiedzę na tematy społeczne i polityczne. W przyszłości należy stworzyć taką właśnie ordynację, która ograniczy bezmyślne wybory i uniemożliwi niezainteresowanym wybieranie na zasadzie przekory, lekceważenia, itp. Psycholodzy mogliby w projekcie takiej ordynacji wiele wnieść. Kiedy król, prezydent lub inaczej organizator, czyli władza wykonawcza państwa, jest czysty i zgodnie działa według czystych doradców, wówczas wszyscy żyją w spokoju i dobrobycie. Gdy monarcha i jego doradcy są doskonałymi, mądrymi, obeznanymi w rozwoju ekonomiczno-społecznym, słowem, uformowanymi duchowo, w państwie nie może dziać się nic złego. W rzeczy samej, wszyscy obywatele powinni stać się mądrymi i doskonałymi. To ideał, jakiego się spodziewamy, że kiedyś stanie się możliwy. Oczywiście dążenie do niego przebiegać musi w poszukiwaniu i pewnej wewnętrznej walce, a więc tolerancja oraz przebaczenie jest jak najbardziej wskazana, bo nikt doskonały nie jest. Przy takich założeniach oraz ideach państwa rozwiną się dobre obyczaje i społeczeństwo będzie się żyło jak w wymarzonej krainie. Ten, kto ma niezachwiane oddanie dla Boga, jak na przykład ŚW Królowa Jadwiga czy ŚW Kazimierz Królewicz, posiada wszystkie cechy, aby być przywódcą narodu, a ten, kto posiada jedynie kwalifikacje materialne, których wartość sama w sobie jest znikoma, wynikiem których staje się najczęściej korupcja i przestępstwa gospodarcze, nie powinien nigdy pod żadnym pozorem takiego godnego urzędu sprawować. Powodowane jest to tym, że unoszą się oni jedynie na platformie umysłowej i z pewnością są urzeczeni oślepiającą energią materialną, lecz nie rozwinęli w sobie dostatecznie zdrowego rozsądku, pomijając dobroduszność i miłość, jaka jest konieczna, aby mądrze rządzić państwem czy nawet narodami. Jeśli obywatele będą dobrze kształceni przy nowoczesnym i wszechstronnym podejściu do problemów społecznych i osobistych, automatycznie staną się zadowoleni, uczciwi i szczęśliwi. Jeśli będzie kierował państwem ojcowski prezydent i mądry Sejm, wówczas państwo nie będzie znajdowało się w świecie.
świecie konfliktów, strajków i waśni, lecz wejdzie na poziom dialogu, porozumienia i zrozumienia obywateli pomiędzy sobą. Tak więc wszystkie kraje świata powinny przedyskutować i przemyśleć opisany tutaj ideał panowania i administracji, wynikającej z formuły mądrości i wiedzy o świecie. Każda federacja, państwo, powinno mieć swojego przywódcę na wzór króla prezydenta, natomiast poszczególne federacje państw winny być podporządkowane jednemu rządowi światowemu. Rząd światowy miałby za zadanie stymulować energię gospodarczą pomiędzy narodami. Na jego ręce spływałyby raporty z wszystkich stron świata odnośnie gospodarki i bezpieczeństwa, katastrof i tt. Jeśli z raportów wynikałoby, że istnieje rażąca dysproporcja lub zagrożenie dla ludności, taki rząd natychmiast reagował, niosąc pomoc i rozwiązując problemy poszczególnych społeczeństw lokalnych. Ale oczywiście to daleka przyszłość. Aby stworzyć tego typu międzynarodowe państwo rząd, najpierw trzeba uporządkować i stworzyć własne na tych samych zasadach władze. Województwa, gminy, powiaty, miasta i wsie w naszym kraju muszą najpierw stać się administracyjnie ukształtowane ustrojem matkokracji. Tylko matkokracja uwolni nas od biernoty i korupcji, wyzwoli miłość, serdeczność, matkowanie, a przy tym uwolni kreatywną energię, pozwalającą uczynić państwo nowoczesne, mądre, duchowe i niezwykle ztechnicyzowane, aby życie uczynić radosnym i szczęśliwym dla każdego obywatela. Technika ma uwolnić ludzi od nadmiernych trosk. Najnowocześniejsze technologie sprawią, że umysł będzie wolniejszy, a co zatem idzie skory do spokoju i refleksji. Człowiek zyska na technice więcej czasu dla siebie. Nadto świat winien uczyć się jednego uniwersalnego języka porozumienia, aby każdy człowiek, gdziekolwiek się znajdzie, mógł rozmawiać bez barier. Podobnie, rząd światowy powinien ustanowić jedną walutę dla wszystkich państw w jednym systemie ekonomicznym i demokratycznym. Jak wspomniałem wyżej, idealnymi wzorami do naśladowania takich właśnie władców, obdarzonych mądrością i miłością do całego świata, nie tylko do własnej ojczyzny, są ŚW Jadwiga Królowa i ŚW Kazimierz Królewicz. Czy będziemy mieli tyle determinacji i dynamiki w czasie rzeczywistym, aby coś w tym kierunku robić, zastanawiać się i dokonywać odpowiednich decyzji oraz wyborów? Autor Wiesław Matuch, Wrocław 2006 rok.